Czołem, witam Was. Zachtel z tej strony. Pogram sobie dzisiaj coś z ETS-a. Dawno nie grałem, nic nie nagrywałem. Chcę pokazać tutaj nową mapę. Fikcyjna Wielkopolska. Mapa na. Na nowym profilu, na nowy profil ustawiony, na nowym, nowy moduł, czyli mapa 1 do 2 w takiej skali. Napisałem już tam chyba 3 trasy, nawet 4. Ciekawa mapa, no to jest właśnie to, że to jest polskie, nie? Dobra, zaczynamy. Rynek pracy. Ale ja szybko zlecenie, bo muszę odkładać jakieś pieniążki, kupić swoją ciężarówkę. Dobra, Mrowino, to zlecenie. Mapa świata, zobaczymy się tą mapę. O, tyle tu już przejechałem. Pamiątkowo, Cerekwica, tego nie ma tu jeszcze w moich zleceniach. Mrowino, albo Mrowino przejedziemy, dawać Mrowino. Sorbet chemiczny. No fajny screen, nie? Tego Volvo. Znaczy screen. Screen też, ale chodzi mi o skin. Malowanie. No tak ten zespół wygląda. Z ataku pojadę. No takie miejsce jest, że tu dają ciężko. Nie no to się tam. Dobra. Co to przejadę do przodu, pociągnę do przodu, a potem wyjadę tyłem, no. No jeszcze coś muszę poustawić. Fotel. Troszkę mi to za blisko było. Tak, 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 tak. Góry tak. Dobra. Dziewięć kilometrów trasy, tyle starczy, jak zobaczę, jak będzie z czasem, pojadę jeszcze jedną trasę. Tak, mówiłem 9 km. Choć te 9 km wiadomo, to się ciągnie trochę dłużej niż normalnie w ETS-ie. Coś podobnie jak, nie wiem, może pewnie graliście mapa Węgier, nie? Te są te czasy. No to wiadomo, skala mapy jest inna. Dobra, na razie to muszę skupić się na wyjeździe.
Aha, o, tu do tyłu, tu się to nawrócę. Dobra. Podwyższyć dźwięk efektów, no żeby też nie zagłuszało, ale zrobiłem trochę chyba to za cicho, jeśli chodzi o ten silnik. Zobaczymy jak będzie na wyższych obrotach. A, tu jest ten wyjazd, to ja patrzę z tamtej strony. Na lusterkach, wszystko pod kontrolą. Jakoś się zmieściłem. Dobra, no i co tam dalej, no. Hungary Map też grałem. Teraz chcę zobaczyć właśnie projekt. Znaczy fikcyjna Wielkopolska. Projekt, jak to będzie wyglądać tutaj. No powiem tak, no wsiadłem tam kilka razy i mogę pogratulować twórcy tej mapy. Dobra robota. Pozdrawiam cię i lub tak dalej. Z kim się będzie podobać, na pewno się już podoba. To jest dopiero początek tej mapy, można powiedzieć. Polskie klimaty, no wszyscy na to czekają, nie? Tak na Poland Rebuilding. Zesłyszą to tak samo. Się cieszą, że taka mapa jest, że w końcu wyszła. W pewnym czasie, bo był pewny, wcześniej był pewny zastój, problem i tak dalej. No, co polskie klimaty, to polskie, no. I grało na różnych mapach, Rusmap, Sound Region. Południowy region dla tej Rosji. O. To Polska, to Polska. Na razie taka polna droga, można powiedzieć, żwir. No, chciałbym też jeszcze tak po cichu liczę, może ktoś w końcu zrobi. No. Górny Śląsk, tamte miejscowości, jest Gorzów, Katowice, Siemianowice, Sosnowiec, Bytom. No to są właśnie okolice, gdzie mieszkam, nie? Fajnie by było. A coś z promocji, kiedy słyszałem, że mają coś tam w okolicach Śląska, coś tam, takie przejściowe drogi robić, no wiadomo, to nigdy nie będzie to samo, nie? To właśnie te, tak jak właśnie są takie, tak jak tutaj jest Wielkopolska, potem tak jak jest ta mapa Węgier, to typowo landówki, nie? To nie jeździ tylko kierownicówką czy autostradami, nie? Euro Truck jakieś takie było, na początku grałem to, bo ktoś się autostradami jeździło. No to tak
Jeszcze było do przełknięcia, ale potem się już nudziło, nie? Potem jak już wychodzili inne mapy, to... Każdy tego próbował. Pod filmem będzie link do tej mapy, w ogóle do forum, to jest na portalu e-trucks.pl. Na samą tam się możecie udzielać, wybierać modyfikacje i tak dalej. I są takie ciasne miejsca w niektórych na niektórych drogach. Trzeba bardzo uważać. No patrzmy to może z góry. Mi się to podoba właśnie, jak droga się kończy, w sensie asfalt, nie? Nie jest to wszystko takie równe, takie poszarpane, jak ma być. Dobra, jedziemy w prawo. Nawigacja pokazuje. Rowino i to jest nasze miasto. Znaczy można powiedzieć miejscowość, no.
No i tu zaraz jest, no. Nasz cel rozładunku. No, przejdziemy się jeszcze jedną trasę. Jadę się jeszcze jedną trasę, tak. Bo już będę mieć kolejny poziom. Może mi się uda załapać jakąś nową trasę, którą jeszcze nie jechałem. Żarówki przygotowane, czekają na przygotowanie do załadunku. Dobra, dawaj to za 90. Parkujemy tyłem. Dobra, jest. No, jest czwarty poziom, dało się skoczyć. Znaczy nie, na trzeci poziom się udało skoczyć. Tak, no, czwarty dopiero będzie. Ambicji już, no i długodystansowiec, bo to mnie na razie interesuje. Bo jak najdłuższe trasy robić. To pierwsza opcja do odblokowania, potem można ADR-y i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o dostawę na czas ekologiczny jazda, to jest najmniej na razie istotne, na samym końcu zawsze to odblokowuje. No to ja tak, to jak tam wolę. Mi chodziło bardziej o czas. Dobra. Mamy pracę jeszcze na trasa. O. Rekwica. Suchy las. Dobra, mapa świata. Zobaczymy to. Suchy las to jest tutaj, w tym miejscu. Znaczy w tym miejscu nie byłem, ale przejeżdżałem obok tego blisko, dobra. To cel rekwicy. BTD-sik MP4. Actros. 4 jedziemy. To jeszcze, a to znów taki sam zestaw. Co to jest? Chyba niech naczep.
Dobrze, wrzuć jakiegoś moda na czepy. Jayzy Katal albo coś tam innego, Road Huntera. Dobra. Kilosów do przejechania. Zjedźmy. Te wszystkie trzy żarówki, które w tym, no, w tym modzie pierwszy raz używam, na tym profilu jeszcze raz poustawiać pod siebie. Dobra. Wiadomo, nie, czym to więcej te trasy się odblokuje. Wtedy trasy będą dłuższe. Kombajn tutaj stoi, gotowany do ścięcia pszenicy, bo jęczmienia. Widać, no takie typowe wiochy tutaj, nie? Jak to powinno być, no bo od części naszego kraju to tak to wygląda.
tam w końcu, bo się zgrabię dronka. Że tak, coś w tych miasteczkach tam coś jest. Coś, można sobie coś kupić. I tak dalej. Tam się znajduje. No tak powolutku, powolutku. No nawet jakby powiedzmy dziennie jedna taka, bo dwie trzy trasy się zrobi, to akurat. Systematyczność, będziemy dążyć do celu. W ukrywaniu większości tej mapy. O, ma jakiś wypadek. O. A, zdarzył drzewo. Ten to tutaj, co tam jest jakiś? Drugi jest, drugi samochód po drugiej stronie. Kościółek jest. Mamy co? Marowino. To już byłem. Rekwice, dobra. Opie, ja myślałem, że ty przyjedziesz. Jakbyś się szybko zbliżał. Ludzie ładnie mieszkają. Mam swój samochód, domki, pola. Musi opalać grilla, robić.
No i dobra. Drugi ładunek zdany. No i to by było dziś na tyle. Trzymajcie się tam i do następnego. Pa, pa.